Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Polki przy kawie, Ewa Rzeźniewska. Ewa Stasinowska. I zapraszamy na kolejny odcinek Polek przy kawie. To będzie odcinek 59 albo 60 w sumie. Chyba 59. No, nieważne. W każdym razie potem napiszemy, który to jest odcinek. I przechodzimy dzisiaj do tematu, który jest ściśle związany z Holandią, chociaż wcale się nie wydaje, aby był związany właśnie z tym krajem, prawda? Nam się też kiedyś, lata temu, nie kojarzył ten temat z Holandią, ale po naszym ostatnim odcinku, 58, na temat segregacji, segmentacji społeczeństwa holenderskiego na początku wieku XX. Tam też troszeczkę mówiliśmy o apartheidzie i obiecaliśmy Państwu, że ten temat rozwiniemy. Także dzisiaj rozwijamy temat apartheidu. Tak. Apartheid to jest słowo holenderskie, oznaczające oddzielność. Zwolennicy apartheidu twierdzą, że to wcale nie jest słowo holenderskie, tylko znaczy co innego. Nie, to jest słowo holenderskie, ponieważ pierwszymi białymi osadnikami w Afryce Południowej, na przylądku Dobrej Nadziei, tam na cyplu Afryki Południowej, byli rozbitkowie holenderscy, ale o tym opowiem później. Najpierw przejdziemy do definicji, co to jest apartheid, kiedy się zaczął i jak wyglądał wtedy, kiedy tam funkcjonował w Afryce Południowej. O początkach apartheidu właściwie możemy mówić już w 1652, kiedy to Holender postawił po raz pierwszy swoją nogę na ziemi afrykańskiej. I wtedy można już mówić o tworzeniu się apartheidu. W ogóle samo słowo apartheid zostało stworzone, w ogóle przyjęte przez pastora Kuipera. Kuiper, tak, przez pastora Kuipera. No to jest słowo funkcjonujące w tym języku. W tym języku. Natomiast Holendrzy podkreślają, że słowo apartheid oznacza jako osobliwy, szczególny. Natomiast pod żadnym względem to słowo nie zostało tak użyte. Od 1948 roku ono po prostu nabrało mocy prawnej i od 1948 roku w Afryce Południowej zostało wprowadzane jako segregacja ludności na rasy i wtedy właśnie ludność została posegregowana na takie cztery właściwie grupy, które otrzymywały swoje paszporty w przypadku na przykład czarnych, aby mogli przemieszczać się. Ale jeżeli chodzi o samo podzielenie apartheidu, to jeszcze przejdziemy po tym, jak ty przedstawisz ten rys historyczny. Korzenie tak, w ogóle tego zjawiska. Korzenie. Ja chciałam tylko jeszcze podkreślić, że z biegiem już czasu apartheid nabrał szerszego znaczenia i w języku angielskim używany jest jako dyskryminacja Afroamerykanów w USA, system rasowy i kastowy w Indiach, okupacja terytoriów palestyńskich przez Izrael oraz jako pozycja kobiet w Arabii Saudyckiej. W prawie międzynarodowym zaś apartheid jest jako system polityczny, został sklasyfikowany jako zbrodnia przeciw ludzkości, zrównując pojęcie rasy z etnicznością. Chciałam tylko jeszcze podkreślić, zanim ty przejdziesz do rysu historycznego, jak apartheid został na przykład przez prawo międzynarodowe, prawda, zakwalifikowane, czyli jako system polityczny przestępczy. Natomiast jeden z przedstawicieli właśnie Burów, o których będziemy mówić, czyli Holendrów, którzy zasiedlali Afrykę, powiedział, że apartheid to jest polityka dobro sąsiedzkiej życzliwości, czyli to jest ta wykładnia holenderska, prawda? Robimy źle i mówimy o tym, że robimy dobrze. Tak wyjaśniają wszyscy Afrykanerzy, a to autor tego określenia to był premier właściwie partii nacjonalistycznej Afryki Południowej, Verwoerd, Holender zresztą, który się urodził w okolicach Amsterdamu, bo wszyscy Afrykanerzy tłumaczą, czyli mieszkańcy Afryki Południowej, że ten system był dobrodziejstwem dla ludności czarnoskórej, która tam mieszkała. Także to było dobrodziejstwo, ale myślę, Ewa, że warto tutaj tak, kiedy mówisz o
tym, żeby tak usystematyzować, na czym polegał ten system konkretnie w życiu ludzi. Dobrze, prawda? Bo ja opowiem o źródłach, o źródłach religijnych apartheidu, troszeczkę o historii, ale jak to się przejawiało w życiu codziennym w latach 1948 do 1960. To był oficjalnie wtedy okres, kiedy Partia Nacjonalistyczna Afryki Południowej doszła do władzy i kiedy wprowadzono rygorystyczne ustawy rasistowskie. Czyli łączenie na przykład małżeństw, to była jedna z pieszek. W latach 40. Nie mogły łączyć się małżeństwa czarne, na przykład czarne z białym, prawda? To było, czyli mieszanie ras było zupełnie zabronione. To były akty prawne, to były ustawy prawne, za których nieprzestrzeganie groziły kary więzienia. Tak, później w latach 50. na przykład było zabronione życie już seksualne mieszkańców RPA i one zostały właśnie uregulowane, ale to chodziło dokładnie o pretorię. W 1950 roku ustawa o niemoralności przekształciła seks z inną rasą w oficjalne przestępstwo. Praktyka kategoryzacji rasowej okazała się szczególnie trudna dla populacji kolorowych. Ustawa ta o rejestracji ludności właśnie w 1950 roku, która zmusiła wszystkich mieszkańców RPA do noszenia dowodu właśnie tożsamości, o czym mówiliśmy wcześniej, ze swoją rasą. Ona podzieliła właśnie te niezliczone rodziny na różne rasy. W tym roku też ogłoszono również koniec mieszanych osiedli mieszkaniowych, czyli zaczęła się już ta segregacja, że tak powiem, zaczęły być tworzone getta, w których poszczególna rasa mogła zamieszkiwać. Bo tak jak wiemy, to nie było tylko biali, czarni, prawda, tylko jeszcze byli do tego kolorowi, którzy byli też podzieleni na dwie osobne grupy i w zależności, w której grupie się znajdowano, takie właśnie nabywano prawa. I ja tutaj dodam, że te ustawy, które wprowadzono konsekwentnie od 1948 roku, kodyfikowały i legalizowały ten nazistowski system rasowy. Tak. I tutaj nie chodzi tylko o, prawda, o ten życie osobiste. Tutaj prawa wyborcze. Czarni mieszkańcy Afryki Południowej nie mieli praw wyborczych, tylko biali mogli głosować w wyborach. Ustalanie rasy. Raz było kilka. Ustalali to urzędnicy. Tam panowała dowolność. Robiono takie testy. Urzędnik był ostatecznym autorytetem określającym, czy dany człowiek należy do określonej rasy. Dochodzono na zasadzie badań genealogicznych do tego, czy przodkowie przypadkiem nie byli czarni. Tak, robiono taki test ołówka. Właśnie ten test ołówka, o którym chciałam powiedzieć, to był przeprowadzany, to się wydaje po prostu skandalicznie śmieszne, bo test ołówka, to nie nazywał się tylko testem ołówka, ale rzeczywiście o ten ołówek chodziło, bo chodziło o tym, że właśnie powyżej 18 roku życia na przykład sprawdzano rodzinę, w obrębie rodziny na przykład, bo to też się odbywało. Tak, w rodzinie. Sadzano ołówek we włosy i na przykład czarny oznaczał to, że ołówek znajduje się bardzo precyzyjnie, prawda? I on się w ogóle nie przewraca i jest dobrze ustawiony. To określało, że ktoś jest czarny, prawda? Im mniej się ten ołówek trzymał mocno włosów, tym się było mniej czarny. Dlatego, że Murzyni mają włosy tak zwane krus, czyli bardzo skręcone. Ale tutaj jeszcze mówiłaś o tych zakazie stosunków seksualnych z kolorowymi i z czarnymi, bo czarni to byli jakby potomkowie Murzynów, Bantu, ale kolorowi to byli mieszańcy. Tak. Oprócz tego jeszcze byli Azjaci, a specjalne miejsce zajmowali Japończycy, którzy też byli Azjatami, ale ponieważ Afryka Południowa chciała mieć dobre stosunki z Japonią, więc Japończyków zaliczono do białych. Urzędnicy, którzy mieli... W przeciwieństwie na przykład do Chińczyków, którzy podobnie też są Azjatami.
Azjatami, prawda? No tak. Którzy tutaj nie chodziło o, też o pieniądze, bo Azjaci byli bardziej też zamożni, pomimo tego, że mieli właśnie bardzo dobre stosunki, chcieli utrzymać bardzo dobre stosunki, to też byli bardziej zamożni. Tutaj był interes. To był interes ważny. Finansowy. Tak, dokładnie. Więc tak jak mieliśmy robić interes, tak grupowaliśmy ludzi, dlatego że czarni mogli wykonywać tylko najgorsze roboty. I jeszcze wracając właśnie do tego aktu seksualnego, który w Afryce Południowej już stosowano jeszcze przed oficjalnym nazwaniem tego okresu panowania partii nacjonalistycznej apartheidem w roku 1927, 8 lat wcześniej, przed ustawami norymberskimi nazistów w Niemczech hitlerowskich, bo tam właśnie w Norymberdze ustalono te zasady rasowe. Afryka Południowa z tym panem Verwoerdem i innymi wielbicielami nazizmu i rasizmu, Afryka Południowa wyprzedziła Niemcy. Także ten akt, to się nazywało Ontuchtwet. Ontucht znaczy po holendersku, znaczy, że się zdradę, dopuściło do zdrady. Ten Ontuchtwet był w Afryce Południowej wprowadzony w 1927 roku. W 1949, czyli rok po dojściu do władzy partii nacjonalistycznej Verwoerda, to wtedy jeszcze ktoś inny był premierem, ale ta partia wtedy doszła do władzy. Wtedy wprowadzono akt, ustawę o zakazie małżeństw mieszanych. Także dramaty, które miały miejsce w rodzinach, były też spowodowane tym, że w Afryce Południowej, zresztą tak jak potem opowiem, jak to się dzieje w Holandii, donosiciel miał specyficzną rolę w tym całym systemie. Urzędnicy dopuszczali, określali, czy należysz do takiej rasy, czy do takiej, więc myślę, że tutaj też na pewno grała rolę korupcja, że urzędnika można było opłacić, ale wewnątrz samej rodziny jedno dziecko mogło być przez urzędnika określone jako czarny, do rasy czarnej albo kolorowej, a drugie do białej. Takie dramaty były na porządku dziennym w Afryce Południowej. Także donosy, jeżeli sąsiad doniósł, że na przykład jakiś przodek w tej rodzinie miał dziecko na przykład z hotentotką, no to oczywiście urzędnik wykorzystywał to w zaliczaniu danej osoby do określonej kategorii. Tak, dokładnie. I to właśnie podział na te kategorie doprowadzał też do tego, że tak naprawdę czarni na swojej ziemi byli traktowani jako hastarbeiterzy, prawda? Czyli pracownicy, którzy mogli wykonywać tylko określone prace. Też dochodziło do tego, że na przykład zostały wyznaczone plaże, że były plaże na przykład tylko dla białych. Czarny nie mógł tam wejść i to też było sankcjonowane prawnie. Na terenach, gdzie mieszkali biali, czarni mieli zakaz wstępu. Biali mogli strzelać na przykład do czarnych, dlatego że byli na ich albo terenie. Albo do kolorowych. Czyli właśnie. Mieszańców. Czyli mieszańców. Tam chodziło dokładnie też o na przykład o Azjatów. To było, co było najgorsze, to było właśnie to, że czarni nie mogli czuć się na swojej ziemi jak u siebie, bo ona została zajęta przez tych białych burów, czyli z pochodzenia Holendrów, którzy nawet narzucali język Afrikaners, który się utworzył, prawda? Z języka holenderskiego. Jak ktoś zna holenderski, to bez trudu się w Afrikaans może porozumieć, do tego, żeby był obowiązkowym językiem w południowej, później jak się już RPA utworzyło, prawda, żeby to był język, który był językiem urzędowym, też w szkołach uczono. Oczywiście szkolnictwo dla czarnych, które wprowadzano, no to było takim szkolnictwem, które było tylko takie bardzo podstawowe, prawda, do przygotowania do jakiegoś lekkiego pisania, nie wiem, zawodu, żeby można było te ciężkie prace tylko wykonywać. Tam na początku nie było w ogóle mowy o tym, żeby ktoś poszedł
poszedł na studia na przykład, prawda? To ta ustawa dotycząca szkolnictwa nawet miała nazwę. Nazywała się Bantu, Onderwijswet. Tak. I tutaj właśnie chodziło o to, to było dokładnie to samo, co naziści okupujący Polskę, Niemcy, przeznaczyli dla Polaków, czyli najniższe wykształcenie. To się nazywało, że tam był szlaban na karierę dla absolwentów szkół, którzy... Ale tam był szlaban na wszystko, szlaban wchodzenia na plażę, szlaban na wchodzenie do na przykład białych dzielnic. Tam była tylko wyznaczona jakaś część ziemi, gdzie mogli po prostu, gdzie byli składowani ci czarni. Opowiedz, w jaki sposób nam na przykład przeprowadzano akcję wysiedlania czarnoskórych. No więc kiedy w 1950 roku wprowadzono tak zwany Chrupschebidenwet, czyli grupowe, czyli rezerwaty właściwie, to było w 1950, od dwa lata po dojściu do władzy partii nacjonalistycznej. To był zakaz w ogóle, to o czym mówiłaś, dla czarnych mieszkania, czarnoskórych mieszkańców, mieszkania razem z białymi. Ale takie wprowadzenie tego prawa w sposób bardzo drastyczny wprowadzono to w roku 1955, kiedy do miast wkraczała policja i mieszkania, w których mieszkali czarnoskórzy, to dosłownie odbywało się dokładnie tak, jak wysiedlenia w czasie okupacji w Polsce. Dawano ludziom kilka minut do spakowania się i 60 tysięcy ludzi czarnoskórych wysiedlono z miast na pustynię, do miejsc, które dla nich wyznaczono do mieszkania, gdzie nie było nawet dachu nad głową, gdzie po prostu, no po prostu wyrzucono ich. To była akcja wysiedleńcza w 1955 roku, w lutym, 9 lutego. I my wtedy... cały czas mówimy o Afryce Południowej. Cały czas, teraz mówimy tylko o Afryce Południowej, ta miejscowość, w której dokładnie udokumentowano to, co się wydarzyło, nazywała się Sophia Town, czyli miasto Zofii. No i tam wysiedlono 60 tysięcy ludzi, 2 tysiące policjantów uzbrojonych po zęby, bez pardonu wyrzucało tych ludzi. Jest taka anegdota też w książkach opisujących apartheid, ponieważ Murzyni mogli się pojawiać po wprowadzeniu tego Chrupschebidenwet. Murzyni mogli tylko przyjeżdżać do miasta przy pokazaniu paszportu, w którym było określone, jak to się nazywało nawet, Beweisbuch. Mogli przyjeżdżać tylko do pracy, zatrudniani byli przez takie agencje pracy, urzędy zatrudnienia i tylko na czas wykonywania pracy mogli być na terenie zamieszkałym przez białych. Jest taka anegdota, która opisuje, no smutna anegdota, która opisuje historię, prawdopodobnie autentyczną, kiedy policjant wszedł do kościoła i zobaczył klęczącego czarnoskórego. No oczywiście zażądał od niego dokumentu i zapytał się, co on tam robi, a ten człowiek odpowiedział, że on myje podłogę w kościele i pokazał mu szmatę. Proszę Państwa, to w głowie się nie mieści, ale tak było i tak w świadomości wielu ludzi, którzy tam mieszkają, do tej pory powinno tak być. Ten system ustalony prawnie, czyli wszystko działo się zgodnie z prawem. Bezprawie zostało zalegalizowane i to się działo na oczach świata. To się działo na oczach świata i Afrykanerzy bronili się pod wpływem krytyki międzynarodowej opinii publicznej w sposób bardzo obłudny. Jeszcze później nawiążemy do współczesności, tej współczesności holenderskiej, bo obłuda, donosicielstwo jest typową, są wartościami, które
uznaje się w tej kulturze. Więc minister spraw zagranicznych w ONZ-cie w 1960 roku, kiedy zarzucano Afryce Południowej nieprzestrzeganie praw człowieka i rasizm, apartheid, on odpowiedział, i tak się bronią mieszkańcy Afryki Południowej, Afrykanerzy, czyli ci biali mieszkańcy Afryki Południowej, że przecież oni są, że Murzyni w Afryce Południowej mają o wiele lepiej niż w innych krajach afrykańskich, a poza tym to oni nic takiego złego nie robią, bo przecież Norwegia i Szwecja nie dają praw wyborczych dla Lapończyków. I tutaj, kiedy czytałam to, skojarzyło mi się to z zarzutami łamania praworządności przez Polskę, kiedy premier Holandii i parlament holenderski grozi Polsce swoim holenderskim paluchem, czyli Hollandse Finger, to jest w języku holenderskim tak określane, że w Polsce nie przestrzega się praworządności, chociaż w Holandii, to wielokrotnie o tym mówiliśmy w związku na przykład z systemem Jeugdzorg, czyli pomocy dla opieki nad dziećmi i młodzieżą, regularnie i systematycznie nie przestrzega się praworządności. Na tej zasadzie Afrykanerzy bronili się przed opinią międzynarodową. Tak, dokładnie. Robili to w bardzo perfidny sposób, dlatego że właściwie taką całą sztuką w tym, co oni w późniejszym czasie osiągają, to jest po prostu przebiegłość, prawda? Bo jest wszystko najpierw porobione po cichu. My na przykład zabijamy ludzi, ale mówimy, że im pomagamy. Tak, prawda? To jest tak. I taką właśnie sytuację, może ja opowiem o tej sytuacji w tej wiosce. Tak, to jest kiedy koniecznie. Ludność po prostu afrykańska przechodziła czarnoskóra afrykańska właśnie w takim proteście pokojowym. Policja właśnie burska, afrykanerska, czyli ta, która miała władzę, zaatakowała bardzo, bardzo stanowczo. Wjechała ciężarówka i rozstrzelano po prostu jak kaczki 69 osób. I to było w 1960 roku, a ponad 150 osób tam zostało rannych, czyli w 1960 roku takie akty przemocy, prawda? Tak, na oczach świata. I właśnie w międzyczasie taki pan, właśnie Verfurt, premier, tak, Afryki Południowej, mówi, że apartheid to jest polityka dobrosąsiedzkiej życzliwości. No to jest właśnie typowe dla takich systemów totalitarnych protestanckich, bo to samo robili Niemcy, którzy na bramie Auschwitz napisali Arbeitsmacht frei, a ludzie, którzy byli więzieni na śmierć, mówiono, że jadą do pracy, i świat to łykał, że tam ludzie jadą do pracy, i ci ludzie sami również wierzyli, że jadą do pracy. A tymczasem ludność czarna afrykańska mieszkała po prostu w rezerwatach usytuowanych po prostu na poboczach i codziennie dojeżdżała do bardzo ciężkiej pracy, prawda, ze swoimi paszportami. Oczywiście, gdzie była regularna kontrola tego paszportu. Tak, regularna kontrola tego paszportu, ale też przez właściwie ponad 300 lat gardzono tymi ludźmi, przekonywano ich, że są po prostu nikim. I źródłem tego jest właśnie to, o czym później będę mówić, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na temat rezerwatów, bo dokładnie to samo ci Purytanie, ci wspaniali biali kolonizatorzy Ameryki Północnej robili z Indianami. To samo, też rezerwaty, też umieszczanie ludzi w nieludzkich warunkach, zamykanie ich w tych gettach właściwie, no idea w ogóle takich oddzielnych dzielnic i twierdzenie, że to jest dla ich dobra. Tak. Porywanie dzieci. To jest historia Ameryki Północnej, tej oazy wolności. Tak, oazy wolności. Jeszcze może powrócimy
do wstecz może do historii, na przykład zniesienie niewolnictwa nie oznaczało zniesienia niewolnictwa na przykład w Afryce Południowej, bo chociaż Anglicy mający tam po prostu władzę prawną zabraniali burom uprawiania czegoś takiego jak niewolnictwo, to ci po prostu wybierali się po prostu na takie polowanka na ludzi, aby do sobie pracy. Zebrać po prostu niewolników. No i tutaj przechodzimy do źródeł tego wszystkiego, bo to są zawsze jakieś źródła historyczne, źródła religijne. No i tutaj się cofamy, czy już mogę się cofnąć w historii? Tak. Cofam się do wieku XVII. To był rok 1648, muszę zajrzeć, tak, kiedy u wybrzeży przylądka Dobrej Nadziei, przez który przedtem przepływały statki portugalskie, Vasco da Gama i tak dalej, to nie był ciekawy teren, ale tam w 1948 roku rozbił się statek holenderski należący do prywatnej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Kompania Wschodnioindyjska to było takie państwo w państwie, które po prostu prowadziło handel z koloniami. Tam się statek rozbił i tam wylądowali pierwsi Holendrzy. Tam był taki rozbitkowie, jednym z rozbitków był dr Riebeeck, którego pomnik stoi jeszcze do tej pory, ciekawa. Wylądowali tam Anglicy w 1620 roku. Statek Mayflower, który płynął do Ameryki. I tam Anglicy zobaczyli, a nie ciekawy teren, jakieś tam kamienie leżą na plaży, a to były diamenty. Wbili tam flagę korony brytyjskiej i popłynęli dalej. Później wylądowali tam, właśnie rozbił się statek Harlem, należący do Kompanii Wschodnioindyjskiej. No i ci rozbitkowie po prostu byli przerażeni, bo tam po prostu nic nie było. Była plaża, jakieś kamienie leżały, jakieś tam błyszczący piasek, tak, a to było złoto. W każdym razie błagali swoich macierzystą organizację w Holandii, żeby ich stamtąd zabrać. No i tak się zdarzyło, że tam ci rozbitkowie coś tam, że statek, który potem płynął, zabrał ich do Holandii, ale kiedy oni opowiedzieli o tym właśnie miejscu, to Kompania Wschodnioindyjska zainteresowała się tym miejscem, ponieważ do tej pory nie było takiego miejsca, gdzie statki mogły zaopatrzyć się w wodę i tak dalej, i tak dalej. Więc temu właśnie doktorowi Riebeeckowi, który był lekarzem okrętowym, nakazano założenie tam faktorii Kompanii Wschodnioindyjskiej. I tak się zaczęła historia Holendrów na terenie tego przylądka, na czubku na Afryki, którzy tam przyjechali. No dobrze, oni przyjechali i przywieźli ze sobą swoją religię. A to była religia protestancka, religia kalwińska. To była bardzo ostra odmiana kalwinizmu, która głosiła przede wszystkim, że taką, nazywało się to doktryna predestynacji, która głosiła, że tylko ludzie, którzy wierzą w Boga, czyli którzy są ochrzczeni, są wybrani. Natomiast ci, którzy są nieochrzczeni, są narodem, nie będą nigdy zbawieni. I tutaj mamy korzenie właśnie tego myślenia dzielącego ludzi, bo wybrani oczywiście byli osadnicy holenderscy. Natomiast niewybrani, czyli właściwie wyklęci, to była ludność miejscowa. W tym na tym cypelku jeszcze nie było wielu, natomiast troszeczkę wyżej ludy murzyńskie to były ludy należące do rodziny Bantu, czarnoskórzy mieszkańcy Afryki, oni posuwali się na południe, a od południa szli biali osadnicy i w pewnym momencie nastąpiło spotkanie. Ci Holendrzy spotkali się z czarnoskórymi mieszkańcami, których natychmiast, oczywiście była walka, wzajemne ofiary po obu stronach, oczywiście ci
Murzyni, którzy spotkali się z Holendrami, natychmiast zostali zaliczeni do kategorii podludzi, czyli tych, którzy nigdy nie będą zbawieni. To jest doktryna, o której wielokrotnie mówiłyśmy, kiedy omawiałyśmy Holandię, tolerancję holenderską, kulturę holenderską, ale ta właśnie religia dała podstawy do apartheidu. W religii protestanckiej w wersji kalwińskiej, czyli tej najbardziej surowej, ludzie, którzy właśnie są wybrani przez Boga, zbawieni, rodzą się już zbawieni, ponieważ urodzili się po prostu po dobrej stronie, czyli są biali, bogaci i tak dalej. To jest zupełnie co innego niż katolicyzm, gdzie jest doktryna skromności i ubóstwa. Także ten chrześcijaństwo, można powiedzieć, że Europa jest podzielona, jest podzielona na Europę dwóch prędkości, tylko jeżeli się weźmie pod uwagę kryterium religijne, to jest podzielona na Europę protestancką i Europę katolicką. I w tamtych czasach właśnie protestantyzm objął władzy na terenach Niderlandów, na terenie późniejszej Belgii i Holandii Północnej. Także już tutaj był gotowy taki nawóz pod późniejszy apartheid. No więc w doktrynie tych pierwszych osadników holenderskich na terenie Afryki Południowej, w tej doktrynie było już ustalone, że są ludzie, którzy mają służyć tym, którzy są wybrani, oczywiście białym, i którzy nadają się wyłącznie do pracy, do noszenia drzewa i do noszenia wody. Także ci czarni mieszkańcy, pierwotni mieszkańcy Afryki, już od początku byli przez tych właśnie gości, którzy tam zawitali, zakwalifikowani do kategorii gorszej. To był wiek XVII. Tylko jeszcze może Ewa dodaje do tego, że oni po prostu uważali siebie jako naród wybrany, prawda? No tak, ale to jest wybraństwo. Szczególną właśnie misję. To jest wybraństwo, które panuje wśród na przykład w religii żydowskiej również. To przejęli również naziści niemieccy. Kategoria narodu wybranego, ale to jest wybranego przez Boga. To nie to, że my musimy jakieś dobre uczynki robić, być dobrzy, nie. My jesteśmy z samego urodzenia już wybrani, bo jesteśmy biali, jesteśmy pracowici, jesteśmy bogaci. Także to jest to i to jest źródło późniejszego apartheidu. Tak, i rasizmu. I rasizmu, tak, oczywiście. Tu jest jakaś hierarchia, prawda? Czyli ten rasizm jest hierarchiczny. Tylko na przykład, tak jak omawiałyśmy w odcinku 58, czyli poprzednim, kiedy omawiałyśmy Verzeiling, czyli segmentację, czyli segregację, system organizacji społeczeństwa holenderskiego na takie segmenty, segment protestancki, segment katolicki, segment liberalny i segment socjalistyczny. To było na początku XX wieku, ale źródła tej segmentacji, czyli apartheidu, są w samej istocie religii kalwińskiej. To powstało właśnie, dlatego w poprzednim odcinku zasygnalizowałyśmy również sprawę apartheidu, gdyż właśnie tutaj zaczęło się od tego, że protestanci Kościoła Reformowanego chcieli oddzielić się od katolików, bo katolicy wtedy byli uważani za tych czarnych z Afryki Południowej. Tam nie było jeszcze mowy o rasizmie, bo jeszcze wtedy to nie wchodziło, to nie było kryterium podziału. Kryterium podziału na segmenty była religia i światopogląd, bo liberałowie mieli swój segment, ale dwa najwyższe segmenty, najliczniejsze, były właśnie te według religii, czyli protestanci i katolicy. Do tej pory, to z kolei w innym odcinku powiemy, do tej pory ślady tego
widzimy tutaj w Holandii do tej pory. W rozgłośniach radiowych, w stacjach telewizyjnych, ale wracając do historii, do tych ludzi, których uznano za podludzi i którzy mieli służyć białym, i to był właśnie ten baza dla późniejszego apartheidu. I już wtedy po prostu ta arogancja białych osadników przerażała nawet Anglików. Anglicy przyszli tam później, chociaż oni byli pierwsi, którzy wbili tą flagę w 1620, ale później tam przyjeżdżali również podróżnicy angielscy, którzy spotykali właśnie tych osadników holenderskich, którzy nazywali się burami. Bur po holendersku oznacza chłop. I razem z tymi osadnikami z Holandii przyjechali również Francuzi, hugenoci, czyli Kalwini, wypędzeni z Francji do Holandii, oni tam się też osadzali. I tam na przykład do tej pory widać w nazwiskach afrykanerskich pozostałości tych osadników francuskich. I nawet Anglicy, którzy tam, podróżnicy angielscy, słynny Livingstone, który odwiedził właśnie te tereny, dziwił się, jak można połączyć chrześcijaństwo z takim strasznym traktowaniem ludzi, polowaniem na ludzi jak na zwierzęta, wykorzystywaniem czarnych pracowników jak zwierzęta robocze. Także Anglicy się dziwili i później Afryka Południowa stała się kolonią brytyjską. Ale o tych zawirowaniach w Europie, bo ci burowie powoli tracili kontakt z ojczyzną. Także oni tam stworzyli taką społeczność bardzo izolowaną, ci biali osadnicy holenderscy. Także w pewnym momencie ta łączność z Holandią, z Niderlandami skończyła się. Ale Afryka Południowa przez różne manipulacje, również finansowe, stała się kolonią angielską. Afryka Południowa została kupiona za ileś tam 40 tysięcy funtów. No i ci burowie stali się podległymi Anglików. Anglicy, administratorzy angielscy. Tak, ale też potrafili się świetnie odnaleźć w tej sytuacji. Oczywiście. Potem ją później dobrze zakończyć. Tak, tak, tak. Osadnicy angielscy razem ze swoją administracją sprowadzili do Afryki Południowej misjonarzy kościoła anglikańskiego. I tutaj się zrobił bałagan, ponieważ ci burowie, kalwini, odmawiali chrztu tym podludziom, czyli czarnoskórym mieszkańcom Afryki. Przyjechali Anglicy, którzy po pierwsze oburzali się na metody traktowania, na sposoby traktowania tych czarnoskórych przez Holendrów, ale również przywieźli swoich pastorów anglikańskich, którzy chrzcili czarnoskórą ludność, bo kalwini, protestanci kalwińscy, nigdy nie chrzcili tych, którzy uważali za gorszych. I zrobił się bałagan. Ci burowie nie wytrzymali tego, no bo jak to? Oni tylko byli chrześcijanami, mieli prawo być chrześcijanami, a tu nagle przyjechali Anglicy, zrobili bałagan i ochrzcili tych czarnych, więc burowie zaczęli się przesuwać, to się nazywało wtedy wielki trek, czyli tak, wielka wędrówka, przesuwać się na północ. Dokładnie. Prawda? No i tutaj w końcu... Tam tworzyć swoje takie małe państewka. Tworzyć swoje enklawy, tworzyć swoje wielkie gospodarstwa farmerskie. No i te układy, część z tych... niezależne, prawda? Niepodległe od korony brytyjskiej. One były, chociaż byli sprzedani razem z dobrodziejstwem inwentarza, tak, czyli razem z czarnymi. No jak to? My, nadludzie, mamy się tutaj mieszać z czarnymi. W dodatku nagle też się problem zrobił, bo niektórzy Afrykanerzy, ci farmerzy, ci biali mieszkańcy, zaczęli się
się anglicyzować. I to też się zrobił problem. Także ci chłopi, czyli burowie, poszli na północ, żeby się odizolować od tego syfu angielskiego i tego bałaganu, bo oni chcieli zakonserwować swoją kalwińską, sztywną kulturę. Uprawiać dalej niewolnictwo. Uprawiać niewolnictwo. Które było zakazane przez Anglików. Tak, po prostu żyć tak, jak mówił im w ich, mówiła im Biblia, bo tu jest, trzeba podkreślić, że Afrykanerzy, czyli ta biała ludność holenderska, potomkowie Holendrów, ten system tego rasizmu holenderskiego, apartheidu, był, to było powiązanie tej ideologii protestanckiej razem z kościołem. To był kościół. To się dokładnie nazywa rasizm hierarchistyczny. No właśnie, to było powiązane z holenderskim kościołem zreformowanym, który legalizował według Biblii, bo to były prawa Biblii, legalizował ten, powiedzmy, nieludzki stosunek do drugiego człowieka, który stosowali burowie. No więc powiązania tego polityczne i religijne były bardzo silne. I tutaj omówiłam króciutko te układy, które panowały również w Europie od wieku XVI, kiedy w Holandii katolicy zostali wygnani na przykład z Amsterdamu, kiedy zakazano wszelkich świąt katolickich. Europa była wtedy katolicka, ale kiedy przyszedł protestantyzm, zakazano. I to samo się działo tam. Także tam, jeżeli się chce dobrze zrozumieć współczesną Holandię, to ja radzę, żeby zainteresować się historią apartheidu i Afryki Południowej, ponieważ na tych terenach spetryfikował się ten system, który w Europie XVI-XVII wieku powstawał, spetryfikował, czyli skamieniał. Tam można w taki sposób laboratoryjny, prawie z lupą, obserwować te mechanizmy kulturowe, które my śledzimy tutaj we współczesnej Holandii i w innych krajach protestanckich, ale ponieważ mieszkamy tutaj, więc lepiej to widzimy, ponieważ jesteśmy jakby częścią tej całości, w której mieszkamy. No więc tak to było w historii. No i co? No i wtedy Holandia, ten, Afryka Południowa stała się, jakby to powiedzieć, kolonią brytyjską. Zaczęły się różne sprawy takie i polityczne, i religijne, ale teraz przeskoczymy do wieku XX, bo nagle się pojawili ludzie, którzy bardzo zainteresowali się takim naukowym uzasadnieniem tej ideologii kalwińskiej, czyli nadczłowieka i podczłowieka, wybranego i potępionego. No i tutaj właśnie wracamy do pana Verwoerda, czyli tego pana syna pastora kościoła holenderskiego, kościoła zreformowanego, który zachwycił się ideologią. Uwaga. Ideologią nazistowską Hitlera. I o tym mówiłyśmy już w poprzednim odcinku. Ale może powiedz, bo to jest bardzo, bardzo ważne w ogóle, z kim mamy do czynienia, prawda? Bo apartheid, przepraszam, ci przerwę i tak no, dobrze, już dobrze, tutaj tak. Własnymi słowami powie, kojarzy nam się ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Tą całą historią w ogóle, kiedy czarnoskórzy dochodzili swoich praw, prawda? Kiedy chcieli dochodzić do tego, aby żyli tak samo jak biali. Natomiast nikt nie zastanawia się właśnie nad sytuacją Afryki Południowej i właściwie tego zalążka tego wszystkiego. Tutaj oczywiście ja jeszcze rozwinę to, o czym mówisz, bo w Stanach Zjednoczonych też był rasizm, przecież wiem, na południu Stanów Zjednoczonych, tylko pisarze opisujący, naukowcy opisujący apartheid Afryki Południowej podkreślają, że w Afryce Południowej nie było możliwe, żeby na przykład tak jak w powieści Przeminęło z wiatrem, czy w filmie Przeminęło z wiatrem, taką nianią białego dziecka mogła być
czarna osoba. W Afryce Południowej to było niemożliwe. Także ten rasizm w Stanach Zjednoczonych był oczywiście okropny i to w ogóle rasizm jest w ogóle niezgodny z duchem katolicyzmu. Z duchem, to są właśnie dwa bieguny. Mam z jednej strony protestantyzm, również luteranizm, purytanizm, kalwinizm, z drugiej strony katolicyzm. Tutaj po tej stronie protestanckiej mamy główną wartością jest dorabianie się i zysk, po trupach, a z drugiej strony w katolicyzmie mamy skromność i dobre uczynki. Dlatego wrócimy jeszcze do tego tematu. Europa jest podzielona na dwie prędkości gospodarcze, ale również na dwa zupełnie różne systemy etyczne. Są dwa bieguny zupełnie. To są dwa bieguny i to obserwujemy właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Afryce Południowej, ale w Afryce Południowej było o wiele surowiej, o wiele bardziej bezwzględnie stosowane w życie. Także kiedy ten właśnie późniejszy premier Afryki Południowej, Verwoerd, zachwycony Niemcami, bo jeszcze wtedy nie było tam Hitlera przy władzy, ale już powstawały teorie rasistowskie. On był zachwycony właśnie tym naukowym uzasadnieniem rasizmu, bo do tej pory było to uzasadnienie biblijne wybraństwa przez Boga, zbawienia i niezbawienia. A w Niemczech zaczęto naukowo badać rasy i różni podróżnicy niemieccy jeździli w różne kierunki, również do kolonii niemieckich, badali różnych ludzi z różnych, powiedzmy, krajów, badając ich rasy. I tutaj się temu późniejszemu premierowi Afryki Południowej to bardzo spodobało. Pasowało mu to, bo to było takie naukowe. On sam był naukowcem, on był psychologiem, skończył taką szkołę, uczelnię w Afryce Południowej, studiował socjologię, także był człowiekiem wykształconym i podobało mu się, że właśnie w Niemczech było to podbudowanie naukowe, że są różne rasy i różne potencjały ludzkie, czyli ci czarni to są po pierwsze leniwi, nie nadają się do pracy, chcą tylko tańczyć, śmierdzą. W Holandii jeszcze ten kościół protestancki nie dopuszczał w niektórych kościołach, kościoła Hereformier de Kerk, biednych ludzi. Zreformowanego kościoła. Ale tu dwie, jest Hereformde i Hereformierde. Okay. Ale ci jedni bardziej tacy surowi na polski. Nie dopuszczali do udziału w tych swoich, to nie były msze, to były spotkania, w swoich spotkaniach religijnych ludzi biednych, dlatego że im śmierdzieli. Także tutaj w tych głowach, powiedzmy, rasizm jakby tak jak drożdże buzował i znajdował uzasadnienie po prostu. No tak, ci biedni nie nadają się, nie pasują do nas, bo my jesteśmy lepsi. I to niestety ja widzę, bo jak wielokrotnie mówiłam, zajmuję się sprawą systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą w Holandii. Ja widzę to myślenie, czyli kategoryzowanie ludzi na gorszych i lepszych. Ale to wszędzie widać, nie tylko w tych systemach. No właśnie, ale ja tutaj gołym okiem wszędzie. Tak, że jakby przecież tu nie ma oficjalnie apartheidu, ale w tym myśleniu takim segmentacyjnym, tym szufladkowym, jakby ten komputerek w głowie urzędnika już zalicza tą osobę do kategorii zbawionych, czyli lepszych, i do kategorii nadludzi. Bardzo ciekawe jest teraz w związku z atakami Holandii na Polskę, to już wcześniej wspomniałam na temat praworządności. Polska jest uważana, jako że to jest kraj katolicki, za kraj słaby i gorszy, tak jak tutaj mieliśmy w tej segmentacji. No i dzisiaj właśnie usłyszałam słowa kandydata na premiera ze strony z partii CDA, Wopke Hoekstra, który na pytanie, czy Holandia będzie komentować sytuację w Stanach Zjednoczonych teraz
po zmianie prezydentów, pan Hoekstra powiedział, ależ Holandia nie może wtrącać się w sprawy demokracji w innym kraju. Także mierzenie dwoma miarkami istnieje do tej pory. Do Polski można się wtrącać, prawda? Pod każdy względem. Wszystko, co Polska robi, to jest złe, ponieważ my uważamy to za złe. My, którzy nie widzimy tego, co się dzieje, znaczy widzimy, ale my wolimy powiedzieć, że ty pod człowieku robisz źle, ty nie przestrzegasz praworządności, bo przecież u nas my nie możemy być źli przecież, bo jesteśmy wybrani. I tutaj odsyłam was do studiowania apartheidu w Afryce Południowej. Jeżeli państwo mieszkają w Holandii, to jest bardzo ciekawy materiał do studiowania, bo dzięki temu można zrozumieć wiele rzeczy, które w Holandii nam się jakby, które nas bardzo dziwią. Na przykład donosicielstwo, na przykład obłuda. To są ingrediencje, które tworzyły polityk apartheidu w Afryce Południowej od wielu, wielu, wielu wieków i lat. Dokładnie. Też bardzo tutaj jest dobry temat dla polityków, a właściwie prześledzenie, w jaki sposób czarnoskórzy, właściwie to wtedy jeszcze aktywiści, prawda, bo nie politycy, przeprowadzali negocjacje z rządem nacjonalistycznym Afrykanerów, w jaki sposób one się odbywały, bo to jest naprawdę bardzo dobra lekcja, jak można po prostu nawet z rządem holenderskim, prawda, z przedstawicielami władzy w Holandii rozmawiać i jak te negocjacje mogą wyglądać. A zaręczam, że one nie są proste, bo kiedy strona na przykład holenderska zapewnia na przykład o tym, że dostaniecie to, czy dostaniecie tamto i wszystko wydaje się ładnie przebiegać, to wtedy stosowane są po prostu po cichu różne sztuczki, prawda, które zupełnie zaburzają to, co wcześniej się uzgadniano. I to jest to, co cechuje polskie myślenie, polską mentalność, ale czyli też katolicką. Czyli też brak podwójnej moralności, tak jak w przypadku na przykład protestantów, prawda, którzy ją stosują. Wtedy można to odnieść właśnie do polityki, do tego, jak rozmawiać właśnie z politykami holenderskimi. Ale żeby rozmawiać z kimś, to trzeba znać jego punkt widzenia, jego punkt wyjściowy. Poznać go dobrze. I jeżeli się studiuje apartheid oraz historię apartheidu, historię verzeiling, czyli segmentacji tutaj na terenie Holandii, to bardzo łatwo jest przygotować sobie metody takie, rozmowy, żeby nie przyjmować na wiary wszystkiego, co się mówi. Bo to jest właśnie ta obłuda. Przecież donosicielstwo w Afryce Południowej, donosicielstwo w Holandii obecnie jest podstawą wielu, jest powodem wielu tragedii w bardzo wielu rodzinach. Ale to jest tutaj uważane za normalne. O ile w kulturze polskiej, tej takiej normalnej kulturze polskiej, już nie mówię o tym, co się w głowach niektórych Polaków dzieje, ale w tej kulturze katolickiej prawda jest najważniejsza. W Holandii donosicielstwo uważa się jako niegodne. W Holandii, w Afryce Południowej, to jest norma. Tak, ja właśnie mówię. Ja mówię o Holandii, przepraszam, bo nie, mogłam się... Nie, bo czasem się można zamotać po prostu. Zamotałam się. Donosicielstwo w Holandii, tak jak w Afryce Południowej, było zalegalizowane. Tutaj można donieść na sąsiada, że na przykład jego dziecko płacze w nocy i już następnego dnia przychodzą organizacje. Tak, ale to jest widziane pozytywnie, bo to się nazywa takim zaangażowaniem socjalnym. To jest, powiedzmy, że społeczność dana uważa, co się w niej dzieje. My żyjemy w grupie i możemy po prostu między sobą takie rzeczy robić, prawda? Tak, no więc te cechy właśnie, ta perfidia, która w naszych takich prostych katolickich głowach po prostu się nie mieści, w co bardzo wiele osób tutaj wpadło przez właśnie taką wiarę w to, że jeżeli ktoś nam mówi, że jest tak, to jest tak,
To jest cecha, która zbudowała ten straszny właściwie rasizm Afryki Południowej, apartheid, tylko że na przykład zlikwidowanie jakiegoś systemu nie znaczy, że zwolenników tego systemu tam nie ma. To tak jak w Polsce, niby nie ma komunizmu, a ilu jest zwolenników tego starego systemu, z którego te osoby profitowały. Także to, że zlikwidowany jakiś system oficjalnie, nie znaczy, że tam w społeczeństwie, że ludzie sami przeszli ewolucję na tak zwaną dobrą stronę. Ja bardzo też naciskałam, abyśmy nagrały ten odcinek i ten temat właśnie w takiej kolejności, bo miałyśmy dalej pociągnąć, prawda, segregację w Holandii, jeżeli chodzi na przykład o katolicyzm. Dlatego, że widzę, jakim dużym zaangażowaniem też narodowe środowiska angażują się właśnie w sytuacji obecnej w Afryce Południowej, w RPA, a chodzi właśnie o prześladowanie białych farmerów, czyli tych burów, afrykanerów, prawda? Zupełnie dla mnie niezrozumiałych. Prześladowaniem przez murzynów. Przez murzynów. Zupełnie dla mnie niezrozumiałych. Oczywiście tutaj nie zajmuję ani jednej, ani drugiej strony, ale warto by było się pokłonić nad tym, aby po prostu wiedzieć, co miało właśnie przyczynę tego wszystkiego, co dzieje się teraz. Ja nie mówię, że to jest dobre, że ja to popieram, ale zupełnie też niezrozumiałą dla mnie sprawą jest popieranie i tworzenie właściwie z Janusza Walusia, czyli tego emigranta z PRL-u do RPA i nazywania go mianem współczesnego wyklętego. Może się to wiązać z tym, że odstrzelił, zabił on komunistę, natomiast nie widzę żadnego związku z polskimi wyklętymi, prawda, których szanujemy, w jakiś tam sposób czcimy. W każdym bądź razie Janusz Waluś właśnie był tym emigrantem z PRL-u, któremu no, dosyć dobrze wiodło się w Polsce, ale... W PRL-u? W PRL-u. Dobrze, że nie poprawiłaś. Dziękuję. W komunistycznej Polsce. I najpierw do RPA, jako taką historykę opowiem, że wyruszył jego ojciec, później on tam się zjawił, no i w 1992 roku właśnie odstrzelił tego działacza komunistycznego, Haniego, który był wyznaczony przez Mandelę, właściwie wskazany takim następcą już Mandeli, i właśnie za to te właśnie środowiska uważają go jako wyklętego, że on zrobił coś niesamowitego. Śledząc historię, obserwując to wszystko, co działo się przez te 300 lat i sam ten moment właśnie tego wszystkiego, tych wydarzeń, wydaje mi się, że jednak zrobiono z Janusza Walusia takiego kozła ofiarnego, prawda, bo żadna tamta strona nacjonalistyczna w żaden sposób na to nie została ukarana, nie odpowiedziała za ten czyn. Jedynie Janusz Waluś, który obecnie już 27 lat przebywa w więzieniu w RPA. Naiwny Janusz Waluś, który być może był antykomunistą, poczuł misję i zrobił to, co zrobił, po prostu zamordował człowieka, no bo to był komunista i był czarny, prawda? Nie spotkała go za to kara, no bo przecież tak jak rozmawiamy o tym, no jesteśmy osobami, które potrafią trzeźwo myśleć i jeżeli nie sugerować się tym, że to był czyn antykomunistyczny, nie, po prostu rasiści wykorzystali go, żeby zabił człowieka. No, zwyczajne, według mnie, morderstwo, które zrobił na zlecenie naiwny po prostu Polak, któremu zresztą zaproponowano korzyści finansowe. Tak, dokładnie, bo żeby państwo wiedzieli... Czyli dobrze, kasę. No. To właśnie ci właśnie przybysze z PRL-u do RPA mieli po prostu tam bajkę. To był zupełnie inny świat, domy z basenami i tak dalej, i tak dalej. Też prawdopodobnie Janusz Waluś był właśnie przez tych właśnie przedstawicieli skrajnej prawicy, afrykanerów, burów, właśnie mamiony właśnie tym lepszym życiem. Nikt do PRL-u wtedy nie chciał wracać, kto pojechał do RPA. Czyli tam można na to różnie patrzeć. Też istnieją dwa scenariusze, bo prawdopodobnie Waluś zastrzelił Haniego pod jego domem, a też spotkałam się
też z taką historią, że zastrzelił Haniego na terenie białym, czyli właściwie nikt nie powinien za to odpowiedzieć, no bo czarny był na terenie białych, prawda? No tak, czyli był bezkarny. Ale bezkarny, no ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie przypadkowo przejeżdżała, jaką zastrzelił właśnie Haniego, pani z pochodzenia oczywiście Holenderka, która doniosła, podała numer tablicy rejestracyjnej na policję, zadzwoniła, że właśnie został tutaj, zostało dokonane morderstwo. I właściwie to składam się w taką jedną całość, że ten człowiek po prostu został wykorzystany, a na koniec po prostu jeszcze po prostu zadzwoniono i poinformowano policję, tak, no ale... aby właśnie ten Polak, emigrant po prostu odpowiedział za to wszystko, pani... a tamci mieli jak zwykle czyste ręce. No tak, ale ta pani Holenderka pewnie nie wiedziała, że to Polak, po prostu biały, wiesz, no nie wiem, czy ty byś też, gdybyś widziała, że ktoś morduje kogoś, nie zadzwoniła na policję, że tam został zamordowany człowiek, więc tutaj myślę, że emocje powinny zostać, powinny opaść. Ten Waluś już długo siedzi, ile tam, 20 lat, prawda? 27 lat, powinien 25 już, lat odsiedzieć, bo no, tyle... Już swoje wysiedział i mógłby wyjść, ale nie róbmy z niego bohatera. No. Tak, z tym, że Ewa, ty nie zrozumiałaś tego, co ja chciałam powiedzieć, bo mnie to się po prostu ułożyło w taką układankę, że ktoś po prostu zlecił mu morderstwo, a po morderstwie został po prostu wykonany telefon, rozumiesz, który nieprzypadkowo był wykonany, nikt przypadkowo nie przyjeżdżał wtedy akurat i nikt przypadkowo nie zadzwonił tam, bo planując morderstwo na pewno nie wybierasz takiej godziny, kiedy sobie ludzie jeżdżą samochodami. No nie wiem, bo nie byłam przy tym. Tak nie wiem, tak sobie... Tak mi się wydaje, to tak są nasze wyobrażenia, prawda? Dywagujemy, prawda, jak to mogło być. No ale facet już wysiedział swoim, mógłby wyjść, ale nie róbmy z niego żołnierza wyklętego, bo żołnierze wyklęci, którzy walczyli z komunistami w Polsce, walczyli o wolną Polskę, o Polskę niepodległą, a Waluś nie walczył o Polskę niepodległą. Niepodległą i prowadził razem z ojcem fabrykę kryształów, prawda? Czyli dobrze mu się powodziło, tak, czyli nie był ofiarą komunizmu, czyli po prostu, no oczywiście szkoda człowieka, zrobił coś, wyjechał za lepszym życiem po prostu. Wyjechał za kasą, za lepszym życiem, być może, no dobrze, okej. Okay. Wysiedział swoje, niech wyjdzie, ale nie róbmy z niego bohatera. Dokładnie. Dlatego podajemy te wszystkie fakty do kupy i też po prostu zachęcamy do przemyślenia tego, prawda, bo tutaj my tak garstkę po prostu faktów tylko podałyśmy, ale temat jest bardzo obszerny i zachęcam Państwa właśnie do dalszej lektury, do pogłębiania tej lektury, bo można się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć i zobaczyć, w jaki sposób właśnie to wszystko funkcjonowało. No jak powiedzmy ten kraj, który wszystkim macha dookoła ręka, szczególnie Polsce, czyli Holandia, co stworzyła ta właśnie Holandia czy Holendrzy w kraju daleko, daleko od tego miejsca, gdzie w tej chwili jesteśmy. No i to jest ciekawe, zawsze warto swoją wiedzę pogłębiać i mam nadzieję, że zainspirowaliśmy po raz kolejny Was do pogłębienia swojej wiedzy. Dokładnie. I to odniesienie Afryki Południowej i właśnie przejęcie tej ziemi i to, jak ci ludzie zostali potraktowani, to czasem niech Państwo zwrócą uwagę, w jaki sposób Unia Europejska nas teraz, prawda, traktuje, jak ten jeden po prostu z tych bantustanów w Afryce Południowej, że my po prostu Polacy jesteśmy kim gorsi. Dlatego wydaje mi się po prostu niedorzeczne, że środowiska narodowe po prostu przyjmują po prostu stronę tych właśnie białych farmerów, którzy by na pewno w Polsce uczynili to samo. Ale środowiska narodowe robią kolejny błąd. Również popierają środowiska nacjonalistyczne w innych krajach europejskich, w Niemczech, we Francji i tak dalej. Ja się śmieję, bo to jest chichot losu, wiesz? Nacjonalista jest, powiedzmy, kocha swój własny kraj i chce dla swojego kraju jak najlepiej, ale na przykład nacjonalista holenderski, na przykład pan Wilders, on chce dla swojego kraju, ale jest przeciwko emigrantom. Jeżeli na przykład emigranci polscy popierają nacjonalistę holenderskiego, no to jest tu jakiś brak logiki po prostu. A nacjonaliści polscy, którzy czują więź braterską
z nacjonalistami z innych krajów, to jest po prostu absurd i głupota. No, to jest moje własne niezależne opinie. Przychylam się do twojej opinii, bo właściwie mam taką samą. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Prosimy o wspieranie naszej fundacji Polsat Media, o lajkowanie naszych programów, udostępnianie, dzielenie się po prostu wiedzą i subskrybowanie kanału Polsat Media. A my dzisiaj się żegnamy, zapraszamy na kolejny odcinek Polek przy kawie i żegnamy się naszym tradycyjnym. Pa, pa.